Dzisiaj mamy sobie przypominać tą ofiarę, jaką złożył Pan Jezus na krzyżu Golgoty, a tych wiele pieśni, któreśmy śpiewali, mnie tak bardzo porusza, a szczególnie i to, co było śpiewane o tej mocy świętej, drogiej krwi. Jest napisane, o jest moc, moc, o przecudna moc w świętej krwi. W świętej krwi. W Starym Zakonie było wyraźnie powiedziane, że nie ma przebaczenia bez przelania krwi. I gdy my popatrzymy na Stary Testament, to tam wiemy, co wszystko należało uczynić, jaką ofiarę złożyć, jeśli był popełniony grzech. I my wiemy, że najwyższy kapłan, który raz w roku wchodził do miejsca najświętszego, to musiały być złożone za niego ofiary, żeby on tam mógł wejść. I my dzisiaj sobie mamy przypominać o tej największej ofierze, która została dokonana przez samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. My mamy mówić o tej ofierze pojednania, która dokonała się na krzyżu Golgoty w tym momencie, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się. I ja chciałbym przeczytać parę miejsc ze Słowa Bożego, miejsc znanych, ale wypada nam sobie je przeczytać i uzmysłowić, przypomnieć. Albowiem z listu do Koryntów z 11 rozdziału czytam od 23 wiersza parę następnych. Albowiem jam wziął od Pana, com wam też podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydan, wziął chleb. A podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane, to czyńcie na pamiątkę moją. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Tu mamy w tym odczytanym odcinku Słowa Bożego takie wiele ważnych prawd, ale ja chciałbym na dwie zwrócić uwagę. Pan Jezus przekazał pewne rzeczy Pawłowi. My wiemy, kiedy Paweł spotkał się z Jezusem na drodze do Damaszku, to wiemy, że on zapytał się, Panie, kim Ty jesteś? On był gorliwym prześladowcą Pana Jezusa i wszystkich Jego uczniów. I on miał takie zadanie, żeby prześladować i wtrącać do więzienia w Damaszku tych wszystkich, którzy szli tą drogą idących, to znaczy drogą za Jezusem. A po spotkaniu z Jezusem zmieniło się jego życie. I my wiemy, że on od razu tam w Damaszku, gdzie był, po tym spotkaniu, kiedy Ananiasz włożył na niego ręce, on zaczął głosić Jezusa Chrystusa, onego ukrzyżowanego, który jest tym Mesjaszem, na którego naród izraelski oczekiwał. I chciałbym powiedzieć, że potem on musiał uciekać z Damaszku. Wiemy, jaka dramatyczna ucieczka była, spuszczony w koszu poza mury miasta pod osłoną nocy. I my wiemy o nim, że on był 3 lata w Arabii i on miał kontakt z samym Panem. On pisze o tym i to było 3 lata. To pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan. I chciałbym powiedzieć, że z tych zachowanych listów apostoła Pawła, które mamy w Nowym Testamencie, list apostoła do Galacjan jest takim najbardziej osobistym listem, bo on w nim mówi o sobie. I on mówi tutaj, że albowiem jam wziął od Pana, co wam też podał. A więc to, co on tutaj przekazuje, on wziął od samego Pana. I on w innych miejscach mówi, że on się tego nie nauczył od człowieka, ale od samego Pana. I jeśli my to słowo rozważamy, to rozważamy to słowo, które Pan powiedział. I tu jest powiedziane, będziesz przypominał, ilekroć byście ten kielich, nie, ten chleb łamali, ten chleb jedli z tego kielicha, pili śmierć pańską, opowiadajcie, ażbym przyszedł.
I tu jest powiedziane, przypominajcie. Jeśli mówimy o czym, że mamy przypominać, to znaczy, żeśmy już to kiedyś słyszeli. Że to nie jest nic nowego. A my wiemy, jako ludzie mówimy bardzo często, to zauważamy my jako rodzice, którzy wychowują dzieci. Tata, ja już to tyle razy słyszałem, a my to mamy ciągle przypominać. W narodzie izraelskim było powiedziane, to jest napisane w Pięcioksięgu, w Księgach Mojżeszowych, że naród izraelski co 7 lat przeczyta cały zakon. Co 7 lat, żeby to powtarzać, żeby w tym być utwierdzony. Jeśli my chcemy być w czymś utwierdzeni, to my to musimy powtarzać. Jest takie powiedzenie repetitio in mater studiorum, to znaczy powtarzanie jest matką studiów. I my musimy sobie to przypominać. I apostoł Paweł tak bardzo o tym wyraźnie mówi w liście do Koryntian. Zbór w Koryncie był takim szczególnym zborem. My musimy się cofnąć blisko 2000 lat temu. To był zbór, gdzie byli bogaci, gdzie byli tacy przeciętni, gdzie byli ubodzy i gdzie byli niewolnicy. I chciałbym powiedzieć, że ten zbór w Koryncie był tym zborem, który słynął z tego, że był w mieście o znanej z niemoralności. Takie powiedzenie córy Koryntu, gdzie prostytucja, ten, jak się uważa, najstarszy zawód kobiety, był praktykowany w Koryncie i mówiło się o córach Koryntu, a tam był zbór Boży i do tego zboru przychodzili różni ludzie, którzy się nawracali. I apostoł Paweł uważał, że należy przestrzec, bo w tych dalszych wersetach on przestrzega, żeby kto niegodnie nie pił, ale on mówi, żeby śmierć pańską opowiadać, ażby przyszedł. I to zwiastowanie jest zwiastowaniem i przyjścia naszego Pana, że my oczekujemy na naszego Pana. W pierwszych zborach, kiedy było przeprowadzane pamiątka łamania chleba, to kończyli słowami Maranata, Panie przyjdź, Panie przyjdź. I chciałbym powiedzieć, że to oczekiwanie na przyjście Pana w tych pierwszych zborach było bardzo wielkie. Nie takie może jak, nie może, ale na pewno nie takie jak u nas teraz. My wiemy, apostoł Paweł do Tesalonica pisze o tym, kiedy ludzie zaczęli umierać. Ci, którzy dożyli zbawienia, a Pan jeszcze nie przyszedł, to było takie pytanie, no dobrze, a co będzie, oni umarli, a Pan jeszcze nie przyszedł. To był pierwszy wiek chrześcijaństwa i oni oczekiwali, a my mamy oczekiwać i my mamy o tym mówić. My sobie to mamy przypominać i my mamy tym żyć. Nie są przyjemne wizyty u adwokata, jak się ma jakąś sprawę, ale jak się przyjdzie do adwokata, to można zauważyć, że kodeks karny, kodeks administracyjny, on to ma zawsze na swoim biurku, a jak coś, to on to wszystko zna na pamięć, ale jeszcze szybko przewraca, żeby to jeszcze raz przeczytać, przypomnieć i o tym powiedzieć. On tym żyje, a my mamy tak żyć tym, co nam mówi i czego nas uczy Boże Słowo. I my sobie to mamy przypominać. I już ta pieśń, pragnęli przekleństwem być swych, pragniesz, tak jak myśmy tu śpiewali, ta pieśń 200, pragniesz i przekleństw swych grzechów się zbyć, jest moc w świętej krwi. My sobie to przypominamy i śpiewając taką pieśń, że jest moc. Diabeł, przeciwnik, boi się tylko jednego. Mocy krwi Jezusa Chrystusa. Żadna święcona woda nie ma tej mocy. Diabeł, przeciwnik, nie boi się święconej wody. To jest tylko takie nauczanie, które wprowadza w błąd i jest niezgodne z tym, czego nas Słowo Boże uczy. Ale Jezusa krew oczyszcza nas. Oczyszcza nas i ochrania nas. Chciałbym powiedzieć, kiedy my sobie przypominamy tą pamiątkę wieczerzy, to my się mamy cofnąć trochę lat wstecz. Ja chciałbym tylko na chwileczkę wrócić do Starego Testamentu, kiedy została ustalona ta wieczerza, kiedy został ten porządek wprowadzony. My o tym bardzo dokładnie czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, ale chciałbym na moment
jeszcze zatrzymać się na naszym patriarsze, jakim był Abraham. Abraham był mężem Bożym, który wyszedł z ziemi Ur, z Ur Chaldejskiego i Pan Bóg go powołał. On nie wiedział dokąd idzie, ale Pan Bóg go powołał i on szedł. On był bardzo bogaty, ale miał jeden podstawowy problem. On nie miał potomka. A jeśli ktoś ma duży majątek, a wie, że raz odejść będzie musiał, i to i dzisiaj jest ten problem u wielu ludzi, to takie pytanie, komu ja to wszystko dam? On miał taki jeden problem i Pan mu dał taką obietnicę i ta obietnica jest w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że rozmnożę Twój naród. I to było powiedziane, ta obietnica wielokrotnie powtórzona, ale była ona szczególnie powtórzona wtedy, kiedy Abraham okazał się tak posłuszny, że on poszedł na Boże rozkazanie ze swoim jedynym oczekiwanym w starości urodzonym synu Izaku. On z nim szedł, żeby go złożyć na ofiarę. I wtedy Pan powiedział do niego, my to czytamy w 22 rozdziale, że błogosławiony będziesz ty i będziesz rozmnożony w naród wielki. A miał tylko jednego syna. I gdy my idziemy dalej w historii, to czytamy, że Izak, on miał tylko dwóch synów i ta obietnica dla niego była również powtórzona. A my wiemy, kiedy Jakub wracał od Labana, to miał 11 synów, bo Benjamin się później urodził, to on miał już wtedy liczną rodzinę. I gdy my popatrzymy na naród izraelski, który znalazł się w niewoli, my wiemy, że kiedy Józef był w niewoli i został po tych różnych doświadczeniach doprowadzony do takiej wysokiej godności premiera czy pierwszego po królu, my wiemy, że on się ożenił, miał dwóch synów, a Jakub z całą rodziną, jak przyszedł do Egiptu, to miał wtedy, ich razem było 66 osób. Czyli z tego pokolenia, z tych potomków Abrahama było w Izraelu wtedy 70. My wiemy, że w Izraelu, bo to imię Jakub, które znaczy oszust, zostało zamienione na Izrael. Jego natura, ale jego i imię zostało zmienione. I my wiemy, że kiedy naród izraelski miał być wyprowadzony z domu niewoli, z Egiptu, to ich było ponad 600 tysięcy mężów, oprócz dzieci i niewiast. Ponad 600 tysięcy. No, tych miast, które w Polsce mają 600 tysięcy, jest mało i to jest ogromna ilość i tylko mężczyzn. I my wiemy, że ten naród się tak bardzo rozmnożył w ciągu tych 430 lat w niewoli. I to rozmnożenie tego narodu zaczęło zagrażać narodowi egipskiemu, bo wszyscy widzieli, że ten naród się rozmnaża, że Pan Bóg temu narodowi błogosławi i Egipcjanie, którzy byli bardzo mądrzy i przewidujący, mówili, oj, oni nam mogą zaszkodzić. Oni mogą przejąć panowanie nad nami i dlatego zaczęli ich uciskać, prześladować i oni stali się niewolnikami w Egipcie. I my wiemy, że wzdychali, wołali do Boga. Co pozostało tym ludziom, którzy temu narodowi, który był w niewoli? Ta świadomość, że są potomkami Abrahama, ta świadomość, do którego z tych 12 pokoleń należą, ale my wiemy, że oni nie mieli jakiegoś takiego przywódcy. Jeszcze jeden problem był, że oni się stykali na co dzień z racji swojej pracy z tym pogańskim narodem egipskim i wiele zwyczajów też się u nich zadomowiło. I my wiemy, że Pan Bóg powołał Mojżesza do tego, aby wyprowadził naród izraelski z domu niewoli, z Egiptu. Gdy my popatrzymy na historię Mojżesza, wiemy, że on był 40 lat na dworze króla Faraona i on zdobył to najwyższe wykształcenie, jakie można było w tym czasie otrzymać, bo on był adoptowanym synem córki
króla faraona, więc miał to wszystko do dyspozycji. I gdy się dyskutuje, no to jest taka sprawa niewiadoma, ale kto napisał Księgę Joba, to się ją przypisuje Mojżeszowi, przynajmniej Żydzi, bo to, co on pisze o gwiazdach, o tym wszystkim, to nie pisał jakiś prymitywny człowiek, ale musiał się tego nauczyć. I 40 lat miał Mojżesz i my wiemy, że on chciał coś uczynić dla tego narodu i on zabił tego Egipcjanina, który jakoś tam krzywdził Żydów, Izraelitę, a na drugi dzień chciał pogodzić swoich braci z Izraela, a oni mu powiedzieli, czy chcesz ty któregoś z nas zabić. My wiemy, że to wyszło na jaw i Mojżesz, mając 40 lat, uciekł sprzed oblicza Faraona, bo był zagrożony. I my wiemy, że on był 40 lat i on był pasterzem przez 40 lat. I można powiedzieć, że on był inaczej edukowany, inaczej był przygotowywany do tej służby. Pan Bóg go przewidział do tej służby. I to przygotowanie trwało 40 lat. Ale my wiemy, kiedy on już miał być do tego powołany, Pan mu to powiedział, to on wtedy mówi, Panie, ale ja się na to nie nadaję. Ja nie mam płynnej wymowy. I my wiemy, jakie to wszystko było. A to jest historia, może ktoś powie, co to ma wspólnego z naszą pamiątką wieczerzy. Chciałbym powiedzieć, że ten Mojżesz, który przyszedł i w Bożej mocy czynił cuda, ale my wiemy, że serce Faraona było zatwardziałe tak, że on nie chciał się zgodzić na to, aby ten naród izraelski wyprowadzić. Można sobie wyobrazić po ludzku, że 600 tysięcy mężów powyżej 20 roku życia, pełnych sił, zdatnych do pracy, za darmo jako niewolnicy, to się nie chciał byle ten król pozbyć. A my jeszcze czytamy, że Pan Bóg zatwardził serce Faraona. Ale wiemy, kiedy miała przyjść ta ostatnia plaga, to po tej przedostatniej pladze, to powiedział Faraon Mojżeszowi, żebym cię już tu więcej nie widział. I Mojżesz powiedział, nie będziesz mnie widział więcej. Ale teraz było przygotowanie do tej najstraszniejszej plagi, która dotknęła Egipt. A mianowicie, że wszystko to, co było pierworodne, miało zostać zabite. Ale żeby był ochroniony naród izraelski od tego, my wiemy, że, i to jest już w drugiej księdze Mojżeszowej, jest to wszystko opisane bardzo dokładnie, dla braku czasu tego nie będę czytał. Tam jest powiedziane bardzo wyraźnie, jak należało się przygotować do tego wyjścia. I to Mojżesz przekazał to narodowi i powiedział, że zabiją baranka, który ma rok, ten baranek musiał być bez skazy i tego baranka mieli spożywać. Ale co było takim warunkiem, który musiał być spełniony, że krwią tego baranka pokropione zostały od drzwi, a więc futryny, drzwi wejściowe do domu każdego Izraelity. I tam powiedziane było, kiedy będzie przechodził ten anioł śmierci, to minę was, gdzie będzie ta krew. I tu jest napisane w drugiej księdze Mojżeszowej, że uczynili synowie Izraelscy wszystko tak, jak im powiedział Mojżesz. I my wiemy, że oni spożywali tego baranka i ten baranek musiał być w całości spożyty i ten baranek, gdy go spożywano z tymi gorzkimi ziołami, było wyraźnie powiedziane, że kość tego baranka spożywanego nie śmi być złamana i musi być w całości zjedzona. Do tego był jeszcze ten chleb odpowiedni, ten chleb do tego przygotowany i oni, gdy to spożywali, to my czytamy, tam było wyraźnie powiedziane, że trzymali laskę, biodra były przepasane, gotowi byli do wyjścia i to spożywali.
w międzyczasie, kiedy naród izraelski już był w ziemi obiecanej, to oni nie spożywali również za czasów Pana Jezusa tej wieczerzy paschalnej, tego święta przejścia. Spożywali tego na stojąco, bo na stojąco spożywanie w owym czasie znaczyło, że jest się niewolnikiem, bo niewolnik w owym okresie, kiedy spożywał pokarm, nie śmiał przy tym wygodnie siedzieć, czy być w tej pozycji półleżącej, tak jak to miało miejsce w owych czasach. I my wiemy, że to wszystko, co tu było powiedziane, kość tego baranka nie będzie złamana, to się wypełniło już w Nowym Testamencie, bo my wiemy, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty, to ci złoczyńcy, którzy wisieli obok na lewym i na prawym krzyżu, oni jeszcze żyli. A żeby te ciała nie zostały przez noc do następnego dnia, bo ten następny dzień był dniem sabatnim, więc tych skazańców dobijano. W tym sensie, że im łamano golenie, no można sobie wyobrazić przy łamaniu kości, że oni w strasznych cierpieniach umierali. I to zostało dokonane. Ale wiemy również, że ten żołnierz, który podszedł i zobaczył, że Pan Jezus już nie żyje, on wbił włócznie w jego bok, wylała się krew i woda, jak jest napisane, ale stwierdzili, on już umarł. Nie łamano goleni, aby się wypełniło pismo. O tym tak pisze bardzo dokładnie ewangelista Jan. I chciałbym powiedzieć, że kiedy była ustanowiona ta pamiątka wieczerzy, tam jest jeszcze wyraźnie powiedziane w tym 17 rozdziale, czy w 18, gdy was będą pytać dzieci wasze, co jest to, wy powiecie, że to było święto przejścia Pesach, to znaczy, czy Pascha, Pesach, to znaczy przejście, a w hebrajskim to słowo ma takie znaczenie, że to jest święto Paschy, czyli przejścia, uroczysta ofiara, baranek i baranek paschalny. I chciałbym powiedzieć, że to miało być przekazywane z pokolenia na pokolenie. I tu jest powiedziane, a będzie to wam ustawą wieczną. A gdy my teraz czytamy Słowo Boże, to my dowiadujemy się, kiedy naród izraelski w czasie tej 40-letniej wędrówki był na pustyni, to gdy podeszli do góry Synaj, to oni tam odprawiali święto Paschy. Potem wiemy, że kiedy weszli do ziemi obiecanej, również odprawiali to święto Paschy. I o tym pisze nam już Księga Jozuego, że Jozue wykonywał wszystko to, czego Mojżesz nauczał, co Mojżesz wziął od Pana. Ale potem, gdy my czytamy Słowo Boże, to jakoś my nie natrafiamy na te miejsca, które by mówiły, że to było odprawiane. I gdy my czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, kiedy Salomon wybudował już tą świątynię i było poświęcenie świątyni, była wprowadzona skrzynia przymierza, nie czytamy, czy wtedy było odprawiane to święto Paschy, ten baranek. Nie czytamy o tym. Wiemy, kiedy Ezechiasz, czy w nowym tłumaczeniu jest Hiskiasz, ten król, który żył według upodobania Bożego, kiedy kapłani byli oczyszczeni i była dostateczna ilość kapłanów, to on urządził święto Paschy i my czytamy o tym w drugiej Księdze Kronik, chyba w 30 rozdziale, tam jest napisane, że on rozesłał posłów do wszystkich pokoleń i ludzkich, i izraelskich, żeby przyszli i odprawili święto Paschy w Jerozolimie. Wiemy, że po rozpadku królestwa, po śmierci Salomona, kiedy zostało odłączone tych 10 pokoleń i zostały dwa pokolenia z siedzibą w Jerozolimie, to wiemy, że ten król Roboam, on tak bał się, że ci, którzy są już tych 10 pokoleń, którzy zostali oddzieleni od tych dwóch pokoleń, że oni będą ciągle przychodzić do Jerozolimy na to święto Paschy, i on wtedy zrobił taką straszną rzecz,
że na północy w Dan i na południu w Beszedy wybudował dwie świątynie, gdzie były te cielce i tam rozkazał swojemu ludowi, tym 10 pokoleniom, żeby przychodzili się modlić i kłaniać i tak dalej. To było strasznym odstępstwem, dlatego on został odrzucony przez Boga. Ale chciałbym powiedzieć, że ten król Hiskiasz, czy Ezechiasz, on był tym królem, który chciał na nowo to, co było nakazane przez Pana za pośrednictwem Mojżesza, on to chciał zrobić. I my czytamy w 30 rozdziale drugiej księgi Kronik, my czytamy o tym, że ten król Hiskiasz chciał obchodzić święto przejścia Panu i on rozesłał posłów i zapraszał wszystkich. A my wiemy, że w większości wyśmiali się z niego i nie uczestniczyli w tym. Czytamy tylko w 30 rozdziale tej drugiej księgi Kronik. My czytamy od 10 wiersza. A gdy oni posłowie chodzili od miasta do miasta przez ziemię Efraimską i Manasesa, aż do Zabulonu, naśmiewali się z nich i szydzili z nich. Wszakże niektórzy mężowie z Aser i z Manase i Zabulon, ukorzywszy się, przyszli do Jerozolimy. Chciałbym powiedzieć, że to było zgodnie z Bożym nakazem i ten król, taki reformator, ten Hiskiasz, on to przeprowadził. Ale my wiemy, że wiele to odrzuciło, to co było nakazem Pana. Tym, który następnym królem, który jeszcze był w Judzie, to był Jozjasz. My czytamy o tym w 35 rozdziale również Księgi Kronik. On po oczyszczeniu świątyni, bo czytamy drugiej Księdze Królewskiej, co wszystko ze świątyni zostało wyrzucone, to oni wtedy też odprawili to święto przejścia, święto Paschy. A więc naród izraelski nie wykonywał tego wszystkiego, co było powiedziane, co miało przypominać narodowi izraelskiemu o jego wyjściu z niewoli. Chciałbym powiedzieć, że ten rozdział, jaki był między Egiptem, między tym pogaństwem i między Żydami, był bardzo wyraźny. I chciałbym powiedzieć i dla nas, dla ludu Bożego, ten rozdział między nami i między światem musi być bardzo wyraźny. I gdy my sobie uzmysławiamy, czym był Egipt, to my możemy powiedzieć, że Egipt był domem niewoli, domem, w którym panował świat, a my zostaliśmy z tego wyprowadzeni. Ale dzięki czemu? Dzięki tej świętej ofierze, która została poniesiona na krzyżu Golgoty. Chciałbym powiedzieć, że naród izraelski, gdy on szedł w czasie tej 40-letniej wędrówki przez pustynię, Pan Bóg prowadził w taki szczególny sposób ten naród izraelski. Chciałbym powiedzieć, że naród izraelski otrzymywał Boże prawa w ciągu tej wędrówki. I to najważniejsze Boże prawo, które było, to było prawo, przekazanie dekalogu, to co zostało przekazane na tych tablicach kamiennych. My znamy tą historię. I chciałbym powiedzieć, że naród izraelski otrzymywał cały zakon, co wolno, co nie wolno, ofiary oczyszczenia i gdy my do tego sięgamy, to chciałbym powiedzieć, że to, co Bóg przekazał swojemu narodowi, to było czymś najwspanialszym. I te wszystkie rytuały dotyczące obmycia, oczyszczenia, to kiedy, to jest taka historia, jest taka książka jeszcze wydana, no już stosunkowo dawno, jeszcze w ramach Zjednoczonego Kościoła, W poszukiwaniu prawdziwego szczęścia, jest taka książka. I tam jest, to jest właściwie kilka książek, ale wydane w jednym, no ze względu na cenzurę i plan wydawniczy, wolno było w roku wydać tylko jedną książkę. I tam jest świadectwo Corrie ten Boom i tak dalej, ale też jest świadectwo jednego lekarza i on opisuje o tym, jak no, ten znany doktor Semmelweis, który był lekarzem w Wiedniu i on miał swoich studentów. I tam się zdarzyła taka rzecz, że była klinika,
jakby klinika, gdzie rodziły kobiety takie, no, z tych bogatszych domów i tam brali udział w tym porodzie, asystowali studenci medycyny, ale był też taki zakład, gdzie u takich siostrzyczek tam rodziły ci biedniejsi ludzie, te biedniejsze niewiasty. I tam jest opisane ta historia tego doktora Semmelweisa, że on zaczął obserwować, że śmiertelność tam w tej klinice, gdzie to było no niby coś lepszego, że jest taka duża śmiertelność wśród niemowląt i wśród tych matek, które tam rodziły. A tam nie było tego właśnie u tych siostrzyczek, które też przyjmowały porody. I on zaczął to analizować, to jest opisane w tej książce, i on stwierdził, że ci studenci, którzy pomagali przy tym porodzie, oni przedtem byli w prosektorium i prowadzili sekcję zwłok i bez umycia rąk przychodzili do tego i przenosili te bakterie i powodowana była przez to śmiertelność. I ten doktor Semmelweis, który właściwie on był narodowości węgierskiej, węgro-austriackiej, w każdym razie on zaczął czerpać ze Słowa Bożego. To jest w tej książce opisane i tam jest napisane, jak należało obmywać się, utrzymywać czystość, higienę. To wszystko jest w księgach mojżeszowych zapisane. I te prawa przekazywane było i z podziwem to właśnie jest opisane, ten doktor Semmelweis, on ustawił takich stróżów nawet, którzy jak ci studenci, którzy wychodzili z prosektury, musieli obowiązkowo myć ręce. My wiemy, ile teraz musi myć ręce lekarz, zanim podejmie się operację, jeszcze przy tym naciąga rękawiczki, nie? Ale tego kiedyś nie było, a on to znalazł, chciałbym powiedzieć, potwierdzenie tego w Bożym Słowie. I te prawdy zostały nam przekazane właśnie w Pięcioksięgu, kto co przekazywał sam Pan Mojżeszowi. I chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym takim prawie, które też przekazał Pan Mojżeszowi. I to prawo, chciałbym powiedzieć, istnieje do dzisiaj, ale już w sensie nowotestamentowym. Kiedy Mojżesz wyprowadzał naród izraelski, to chciałbym powiedzieć, że naród izraelski żył przez ponad 400 lat w domu niewoli i wiele rzeczy sobie przyswoił, wiele rzeczy było w tym narodzie, które były niewłaściwe. A w Starym Zakonie było powiedziane oko za oko, ząb za ząb. Pan Jezus to zmienił, ale w Starym Zakonie było oko za oko, ząb za ząb. Co to znaczyło oko za oko i życie za życie? W Starym Testamencie jest napisane, jeśli ktoś kogoś zabił, to powinowaty tego zabitego ma pomścić tą śmierć i zabić go również. Takie było prawo. I przez to był tak bardzo wiele krwi było rozlane. Ale były przypadki, że ktoś kogoś zabił, tak jak Słowo Boże opisuje, niechcąco, na przykład spadła siekiera, ta metalowa strzonka i kogoś to trafiło, zabił. Ale on to zrobił niechcąco. Ale prawo było takie, kto kogo zabił, to ma być pomszczony. I my znajdujemy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, ja to przeczytam, jest pierwszy raz taka wzmianka o mieście azylu. Azyl, my wiemy, że tych azylantów jest teraz bardzo dużo, że z różnych krajów przychodzą i do Polski też, żeby uciec przed prześladowaniem. I w pierwszej i w drugiej Księdze Mojżeszowej wśród tych wielu praw, które przekazywał Pan, jest napisane tak. To jest 21 rozdział drugiej księgi i 12 wiersz i 13. Kto by uderzył człowieka, ażby umarł, śmiercią umrze. Lecz kto by nie czyhał na kogo, ale by go Bóg podał w rękę jego, naznaczy miejsce, na które będzie miał uciec. Tu jest pierwsza wzmianka o miastach, o miejscach azylu. Było powiedziane, że mają być takie miejsca, gdzie ten przypadkowy czy
niecałkowicie winny morderca ma możliwość uciec i tam będzie dla niego miasto ucieczki. I w drugiej Księdze Mojżeszowej jest pierwszy raz o tym pisane, a potem szczegółowo jest o tym napisane w czwartej Księdze Mojżeszowej w 35 rozdziale. I ja chciałbym, abyśmy to sobie przeczytali. Czwarta Księga Mojżeszowa, to jest 35 rozdział, ostatni rozdział Księgi Mojżeszowej. Jest powiedziane o tym, gdy Mojżesz dzielił te miasta, gdzie mieli się już osiedlać, jeszcze zanim przeszli przez Jordan. My wiemy, że Mojżesz nie przeszedł i jest powiedziane 25 rozdział, 6 wiersz. Między tymi miastami, które dacie Lewitom, Lewici to byli ci, którzy byli przewidziani dla służby świątynnej, będzie 6 miast dla ucieczki, które dacie, aby tam uciekał mężobójca, a nad te dacie im 40 miast i 2. A więc Lewici dostali 42 miasta plus 6 miast, w których byli w których były miasta azylu. I 3 te miasta były po jednej stronie Jordanu dla tych pokoleń Ruben, tych, co nie przeszli, którzy się osiedlali z tej strony Jordanu, a następne 3 miały być już po przejściu przez Jordan. I to wyznaczył również i Jozue po zajęciu tego, po zajęciu ziemi obiecanej. Chciałbym powiedzieć, tu jest tak bardzo szczegółowo powiedziane o tych miastach azylu. Jeszcze wypada wspomnieć, tylko powiem o jednym, kiedy naród izraelski był liczony, te 600 tysięcy, potem 605 po 2 latach, to wtedy nie liczono narodu tego, nie liczono Lewitów, bo Lewici nie podlegali tym samym prawom, ale oni wykonywali służbę świątynną. I tu jest powiedziane tak, nawet jest podane, jaką drogą ten morderca ma uciekać do tego miasta azylu. To jest tu wyraźnie w tej czwartej Księdze Mojżeszowej powiedziane. I taki przybiegał, przychodził do tego miasta i w bramie miasta oznajmiał tym starszym tego miasta, a to byli Lewici, którzy znali lepiej zakon od innych, on oznajmiał swoją winę i tam to było rozsądzane, czy on jest winny, czy niewinny. I on zostawał ochroniony w tym mieście azylu. I ten powinowaty tego, który zabił, który został zabity, nie miał prawa w tym mieście dokonać tego odwetu, tego zabójstwa. To były te miasta azylu. I teraz takie pytanie, i to jest wyjaśnione w tej czwartej Księdze Mojżeszowej, w tym 35 rozdziale, jest napisane takie zapytanie, jak długo tam był ten azylant, jak długo on tam musiał przebywać. I tu jest napisane, i ta odpowiedź ma ścisły związek z tym, co będziemy sobie dzisiaj przypominać. Jest powiedziane tak, w 25 rozdziale, 25 wierszu, tego 35 rozdziału, ten, który zabił niechcąco, przedstawi swoją sytuację i czytamy 25 wiersz. I wybawi zgromadzenie mężobójcę tego z rąk powinnego onego zabitego i każe mu wrócić zgromadzenie do miasta ucieczki jego, gdzie był uciekł. I tamże będzie mieszkał aż do śmierci kapłana najwyższego, który jest pomazany olejkiem świętym. I w 28 wierszu czytamy tak, albowiem w mieście ucieczki swojej mieszkać ma aż do śmierci kapłana najwyższego, a po śmierci kapłana najwyższego wróci się on mężobójca do ziemi osiadłości swojej. I tu jest coś, co ma ścisły związek z tym, co z ofiarą Pana Jezusa, która została dokonana już w okresie Nowego Testamentu. Tu jest powiedziane tak, że jeśli umarł
tamten azylant przebywał tak długo, aż umarł najwyższy kapłan, zawsze był jeden w narodzie izraelskim, jeden był, on był pomazańcem, to był potomek Arona i wtedy, kiedy umarł, to została ogłoszona amnestia i wszyscy ci, którzy byli w miastach azylu, zostali uwolnieni, wychodzili na zewnątrz. Bardzo ciekawa rzecz. Oni zostali uwolnieni i oni mogli opuścić te miasta azylu. Tutaj jest tak bardzo wyraźnie to powiedziane. I tu jest powiedziane, że dopiero wtedy ten azylant jeszcze był zobowiązany dać opłatę za ten swój pobyt. My wiemy, że w Starym Testamencie okres życia ludzkiego był nieco dłuższy, więc na taką śmierć najwyższego kapłana ten azylant musiał ładnych parę lat poczekać. Nie? I on czekał na tą śmierć, aż on umrze, żeby on był znowu wolny, żeby mógł wrócić do swoich. Bo jeśli by wyszedł, to jest tak wyraźnie powiedziane, poza okręg tego miasta, to on był, musiał być zabity, a więc on nie mógł wychodzić. A teraz może takie pytanie, co to ma nam do powiedzenia teraz, kiedy my mamy się zgromadzić, przypomnieć sobie to łamanie chleba, tą ostatnią wieczerze. Dla nas, dla ludzi w okresie Nowego Testamentu, tym miejscem azylu jest Golgota. Dlatego, że tam umarł ten pomazaniec Jezus Chrystus, on umarł i on złożył tą doskonałą ofiarę raz na zawsze. Kiedy my czytamy w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus szedł nad Jordan do Jana, Chrzciciela, to my czytamy, to zaraz jest napisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, tu jest napisane tak, a nazajutrz, to jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 29 wiersz, a nazajutrz ujrzał Pan Jezusa idącego do siebie i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Gdy my czytamy Słowo Boże, to w liście do Rzymian my czytamy w trzecim rozdziale takie znane miejsce, które mówi nam o tym, że albowiem wszyscy, trzeci rozdział, 23 wiersz, albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, ale bywają usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie. My wiemy, że naród izraelski miał corocznie odprawiać to święto Paschy. My wiemy, co już powiedziałem, że nie zawsze to w narodzie izraelskim było respektowane i było to przeprowadzane, ale byli królowie, którzy to czynili i byli ci, którzy byli posłuszni. Kiedy naród izraelski wrócił z niewoli, z domu niewoli, to chciałbym powiedzieć, że Ezdrasz, który był kapłanem, był bardzo obznajomiony w piśmie i on przekazywał, nauczał zakonu, to za jego czasów, kiedy świątynia jerozolimska została odbudowana, jako jeden z pierwszych aktów było przeprowadzone, to była data, szczególnie 14 tam któregoś tam miesiąca Adibie, no, była wyznaczona data, kiedy to należało to święto odprawić i za czasów Ezdrasza po powrocie z niewoli babilońskiej to zostało odprawiane. I my wiemy, że Żydzi, starozakonni, oni to odprawiają i po dziś dzień. I Żydzi, którzy w 70 roku po zdobyciu Jerozolimy zostali rozproszeni po całym świecie i oni, kiedy przeprowadzali tą pamiątkę wieczerzy, już nie na taką skalę, bo nie mogli przyjść do Jerozolimy, do tej świątyni, bo była zburzona, to oni powtarzali, nie wiem czy jeszcze do dziś dnia, powtarzali to słowo, a w przyszłym roku w Jerozolimie. To mówili święto Paschy, a w przyszłym roku w Jerozolimie.
tak oni kończyli tą pamiątkę wieczerzy, pamiątkę Paschy. Pamiątkę Paschy. I teraz, gdy my teraz popatrzymy na to, to zauważamy, że tak jak w Starym Testamencie były te wyznaczone miasta azylu dla ludzi z narodu izraelskiego. Miasta azylu. To dla nas, dla ludzi Nowego Testamentu, tym miejscem azylu jest Golgota. I tu jest powiedziane, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. A więc wszyscy zostaliśmy skazani na śmierć. Ale dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że my mamy, że Golgota, że to miejsce odkupienia, to chciałbym powiedzieć, to miejsce azylu zostało nam darowane. Dzięki temu my możemy przez przyjście na Golgotę w wierze, tak jak jest powiedziane w tym liście do Rzymian, że przez wiarę się to dzieje, to my teraz jako dzieci Boże, jako odkupieni krwią naszego Pana Jezusa, która została przelana na Golgocie, to my możemy skorzystać z tego prawa azylu. A więc prawa azylu, gdzie nie gniemy śmiercią. I to jest takie bardzo istotne, że w Starym Testamencie to, co mamy, tak wiele momentów jest cieniem tego, co dla nas jest darowane w Nowym Testamencie. My wiemy, że w Nowym Testamencie to się stało aktualne kiedy? Z chwilą śmierci naszego Pana Jezusa, bo testament staje się ważny po śmierci dopiero tego, który ten testament spisał. I dlatego chciałbym, kiedy my sobie przypominamy zgodnie z tym listem apostoła Pawła, który pisze, żebyśmy sobie to przypominali, żebyśmy sobie uzmysłowili, że dla nas tym miejscem azylu, tym cudownym miejscem jest Golgota, tam gdzie umarł nasz Pan. My wiemy, że ta ofiara paschalna musiała być powtarzana co roku. Co roku to musiało być powtarzane, ale ta ofiara, która złożona została przez samego Pana Jezusa, przez tego doskonałego, przez Syna Bożego, ona nie jest już powtarzana, bo została raz na zawsze dokonana. Tak bardzo wyraźnie nam o tym mówi list do Hebrajczyków. Możemy to sobie tam przeczytać, bo w liście do Hebrajczyków te sprawy są wyjaśnione. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi, Hebrajczycy, oni tkwili jeszcze w wielu sprawach w Starym Zakonie. I my wiemy, że były problemy między tymi, którzy byli chrześcijanami pochodzącymi z obrzezania, z Żydów i z poganie. I taka była różnica i pewni grupy Żydów, którzy się nawrócili, byli już na tej drodze za Jezusem, już po Jego śmierci, oni mówili tak, Golgota, tak, tak, ale jeszcze to. A tutaj jest powiedziane w liście do Hebrajczyków wyraźnie, że raz na zawsze ta ofiara została dokonana. A to jest też i naszym udziałem. I chciałbym powiedzieć, że my możemy się z tego radować, że tak jak w Starym Testamencie tym narodem wybranym był naród izraelski. My wiemy, że naród izraelski nie łączył się z innymi narodami, bo był wybranym narodem, ale oni od pogan mieli zawsze taki duży, dzieliła ich duża przepaść, duży odstęp. Ale gdy my czytamy proroctwa starotestamentowe, czy Jeremiasza, czy Izajasza, czy nawet w psalmach, czytamy o tym, że że zbawienie zostało darowane również i dla pogan. A to się stało w tym momencie, kiedy Pan Jezus poniósł tą ofiarę. I chciałbym powiedzieć, że teraz, dzisiaj, kiedy my sobie mamy przypominać ten moment złożenia ofiary, to każdy z nas musi powiedzieć, że ja potrzebowałem, czy potrzebuję tego miejsca azylu, tego miejsca ucieczki, a to miejsce ucieczki to jest to, gdzie mogę uciec w bezpośrednią
społeczny z moim i z naszym Panem. I my wiemy bardzo dokładnie, że to miejsce ucieczki jest nam potrzebne nie jeden raz w życiu, ale stale. Gdy my przychodzimy przed naszego Pana w modlitwie po całym dniu, to co my mamy zrobić? My mamy: Panie, przebacz. My dziękujemy Tobie za to, że i za to płynie ofiara Twojej świętej, drogiej krwi. I to ma moc, jeśli my się uciekamy pod moc świętej, drogiej krwi. A ta święta, droga krew została przelana na krzyżu Golgoty. I okres Nowego Testamentu, okres Nowego Przymierza, on się zaczął od tego momentu, kiedy ten dawca tego testamentu, sygnatariusz tego Nowego Testamentu, Pan Jezus, umarł. Od tego momentu to się stało dla nas aktualne. Chciałbym, abyśmy jeszcze może na moment skupili się w modlitwie i proszę, abyśmy skłonili nasze głowy, żebyśmy się mogli pomodlić.